Witamy Państwa dzisiaj z Ratuszowej Wieży, ale nie dlatego, by pokazać Państwu piękne turystyczne atrakcje i widok z tej wieży, ale żeby przypomnieć, że zostały 2 tygodnie mieszkańcom, którzy powinni znaleźć się w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli w systemie informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Ten system, przypomnę, ma wspierać działania w wymianie popularnych kopciuchów, czyli w walce ze smogiem, a trzeba się zgłosić do 30 czerwca, zatem czasu zostało niedużo. Przypominam, że jest to obowiązek dla mieszkańców, którzy przecież ogrzewają swoje mieszkania, którzy mają między innymi w mieszkaniach popularną kozę czy też popularne kominki. No i jak się okazuje, te deklaracje w przypadku nowego budynku, jeśli źródło zostało uruchomione niedawno, to mają właściciele 14 dni na to, aby zgłosić się i poinformować o tym. Natomiast na ten moment w Polsce są na przykład gminy, w których już ponad 90% mieszkańców, tych, których to obowiązuje, złożyło deklarację typu A bądź typu B, czyli dotyczącą budynków mieszkalnych bądź też budynków niemieszkalnych. W Opolu ten procent jest zdecydowanie mniejszy, bo wynosi 43%. Złożonych deklaracji jest 9709, no a z nieruchomości na terenie Opola 1181. A zatem na 19 160 punktów adresowych obecnie w systemie mamy tylko 43% wymaganych deklaracji. Mówimy o tym dlatego dzisiaj, bo już tylko 2 tygodnie, kiedy spoglądamy teraz na kominy, zostały właśnie tym wszystkim, którzy powinni te deklaracje złożyć, by to zrobili, by nie czekały na nich po prostu kary. Można to zrobić w formie elektronicznej, przez internet. Najszybszy i chyba najwygodniejszy sposób. Wystarczy wejść na stronę www. Można też przesłać w formie papierowej wypełniony dokument, albo wysłać listem, bądź też złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Opola. Czasu zostało zatem niedużo. Przypominamy właścicielom mieszkań, właścicielom nieruchomości, czy też firmom, które jeszcze tej deklaracji nie złożyły, że aby nie narażać się na niepotrzebne koszty administracyjne, należy to zrobić do 30 czerwca. Przypominamy, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków czeka także na zapis od Państwa.